Piłkarze PGE GKS-u Bełchatów przegrali u siebie w towarzyskim meczu z Koroną Kielce 5-2. Dla trenera z Łomańczuka to spotkanie było okazją do przetestowania młodych zawodników i wypróbowania nowych ustawień taktycznych. Trener zaskoczył wszystkich, rozpoczynając mecz z przesuniętym do obrony Kamilem Kosowskim. W wyjściowej jedenastce w linii obrony znalazł się również młody Mikołaj Grzelak. W pierwszej połowie spotkania mecz był wyrównany, jednak to Korona miała znacznie więcej szczęścia w sytuacjach podbramkowych. W 22 minucie gracze z Kielc bezlitośnie wykorzystali niezdecydowanie naszych obrońców. Do piłki w polu karnym doszedł Tomasz Foszmańczuk i precyzyjnym strzałem pokonał Łukasza Budziłka. Nasi zawodnicy próbowali atakować i odpowiedzieć na bramkę gości, jednak ich strzały albo mijały bramkę, albo padały łupem bramkarza gości. Z kolei zawodnicy z Kielc byli w naszym polu karnym zabójczo skuteczni. W 43 minucie Kielczanie przeprowadzili niemal kopię akcji, po której padł pierwszy gol. Tym razem piłka w polu karnym trafiła do Michała Janoty, który nie miał problemów z pokonaniem naszego bramkarza. W przerwie nasi zawodnicy schodzili z dwubramkową stratą. Druga połowa meczu zaczęła się znacznie lepiej dla graczy z Kielc. W 52 minucie wyszli oni z kontrą, po której w sytuacji sam na sam z naszym bramkarzem znalazł się Paweł Sobolewski. Napastnik drużyny gości płaskim strzałem po ziemi umieścił piłkę tuż przy słupku i zrobiło się 3-0. Ten gol mocno podrażnił naszych graczy, którzy rzucili się do odrabiania strat. Udało się już po 3 minutach. Po rzucie rożnym piłka trafia pod nogi Szymona Sawali, który pewnym strzałem pokonał bramkarza gości. W 66 minucie naszego bramkarza pokonał wprowadzony w drugiej połowie Michał Zieliński. W 82 minucie brunatni zdobyli swoją drugą bramkę w tym meczu po akcji dwóch zawodników wprowadzonych w drugiej połowie. Paweł Giel odegrał piłkę do wbiegającego w pole karne Bartłomieja Bartosiaka, a młody zawodnik GKS-u pięknym strzałem wpakował piłkę do bramki gości. Końcówka spotkania należała do graczy Korony, którzy w 89 minucie zdobyli swoją piątą bramkę. Na strzał z dystansu zdecydował się Grzegorz Lech. Piłka po strzale pomocnika z Kielc zatoczyła łuk i wpadła do bramki zdezorientowanego Krystiana Paprockiego. Chwilę po tym golu sędzia zakończył to spotkanie. Po meczu piłkarze naszej drużyny nie kryli rozgoryczenia po tak wysoko przegranym spotkaniu. Niestety taki wynik. Gra też pozostawia wiele do życzenia. Mamy cały tydzień, żeby się przygotować do Podbeskidzia i mam nadzieję, że wyjdzie nam to na dobre. Nie zwalałbym wszystkiego na obronę. Myślę, że jako całość byliśmy dość rozwaleni, że tak to nazwę. I myślę, że że będziemy pracować nad tym punktem właśnie. A piątka no to już jest obraz taki, wynik sam obrazuje na to, jak na boisku to wyglądało, że no, Korona więcej tych sytuacji stwarzała i wygrała ten mecz zasłużenie. No, wydaje mi się, że przy każdej sytuacji coś ktoś mógł lepiej zrobić, jakiś indywidualny błąd i to wszystko się zebrało w to, że straciliśmy dzisiaj 5 bramek. To mi się wydaje, że był główny powód dlatego, że przegraliśmy tak wysoko. No to był mecz towarzyski. Wiadomo, że każdy z trenerów starał się gdzieś tam poukładać to na jakiś swój sposób, dać pewnym zawodnikom też szansę gry. No, po wyniku ciężko cokolwiek powiedzieć, bo wiadomo, że to jest mecz towarzyski i to nie jest jakiś mecz mistrzowski, w którym gra się o nie wiadomo jaki cel, ale no przede wszystkim po to, żeby może drużyna się zgrała, może dodatkowi zawodnicy, którzy przyszli, zgrali się z resztą drużyny i zawodnicy, którzy nie mieli szans wcześniej występów, ją dzisiaj dostali. No i no wiadomo, wynik jest taki, jaki jest, ale to uważam, że nie po wyniku powinniśmy dzisiaj oceniać zespół. No to był mecz towarzyski z ruchem Chorzów. No tak to jest, że jedna chwila nieuwagi i może to kosztować się utartą bramki. No i niestety tak było. Jeśli chodzi o inne sytuacje, uważam, że obrona stała dosyć mocno i solidnie. No brakowało czasami tej dyscypliny może i skoncentrowania do samego końca. Poza tą bramką uważam, że wszystko stało tak jak powinno. Teraz przed naszym zespołem 2 dni odpoczynku i przygotowania do bardzo ważnego meczu z Podbeskidziem. My nie możemy patrzeć na to, czy Podbeskidzie jest najsłabsze, czy nie. Przed nami jeszcze 7 kolejek, czy 8 i my musimy zdobywać punkty, bo mamy 1 punkt. I przyjeżdża Podbeskidzie, musimy się mocno na nich skupić, bo to też jest dobry zespół. I po prostu robić swoje. Został tydzień, teraz mamy 2 dni wolnego. Na taki może uzyskanie spokoju wewnętrznego, żeby spokojnie się przygotować do tego meczu. To jest mecz, no nie wiem, czy ostatniej naszej szansy, ale musimy wszystko zrobić, żeby go wygrać, no bo Podbeskidzie jest naszym bezpośrednim rywalem do walki o utrzymanie. No i musimy łapać oddech i te punkty, żeby patrzeć na to, co jest wyżej.
Wynik dzisiejszego sparingu z pewnością nie napawa optymizmem, jednak należy brać poprawkę na to, że nasi zawodnicy grali w mocno eksperymentalnym ustawieniu. Miejmy nadzieję, że po tym meczu trener Złomianczuk wyciągnie odpowiednie wnioski i w meczu z Podbeskidziem zobaczymy zupełnie inny GKS.